Ja, hallo. Wróciłem. Legendą, szkieletą. No i działa pięknie. Dobra. Piszcie, czym gramy. Zagramy w Polsce, ten gówno gra najlepsza gra. A przeciwko komu gramy? Nie ma Izraela. Głosujemy. Anglia może? Dlaczego by nie? Albanii też nie ma. Chuj, co się edytowałem tutaj. Ale trudno. Dobra, gram, niech będzie. Za poziom zawodowiec. Jakby ktoś się pytał, to gram na klawiaturze. Będzie hymn, chyba. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku. Również Szaranowicz, wspólnie Dobra, zapraszamy na lecimy. między. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Co można powiedzieć o rywalu? Klasowy i niewygodny. I tak, ale mecz będzie ciekawy. Błaszczykowski. I ty. Glik. Chlipka. Peszko. Ciekawie się to rozwija. Tery, świetne wejście. Odebrał piłkę rywalom. Tak, wróciłem. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Pięknie dograł. Skuteczne przerwanie akcji przez Rio Ferdinanda. Bent. Glik. Paweł Bro. Braniak. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Znowu za ciemno? Nie jest zimno. Błaszczykowski.
Z tym, że ścina to się domyślam. Nie no, wiecie co, walimy to. Nie, jednak nie gramy. Robimy ocenianie maperów. No wyjdź z tej Fify, kurde no. Wyjdź. Wyjdź. Co jest znowu? No też... O, coś jest. Dobra, jeśli ktokolwiek to słyszy, to robimy ocenianie maperów i proszę się zgłaszać na czacie. Dyka mapy.
DK Mapping. 2137, tak. No jest, dobra. Internet jak z Biedronki. Gorzej. Cholipka, no. Dobra, przechwytywanie okna. Dobra, przecież belcu jeden. Osiem karska. O kurwa, ale długie. Przepraszam. Halo, jest ktoś? Dobra, działamy. No to oglądamy. Chyba to tak, ogólnie mówiąc, to muzyka fajna, podoba mi się. Tylko jakiś ten
Powiem ci tak, że mapa dużo lepiej wygląda, kiedy zrobisz tam dookoła tych konturów lądów efekt takiego jakby cienia, na przykład tak jest u mnie, co dosyć spora część innych maperów stosuje. Też trochę mi się nie podoba ta jakaś taka nakładka na tej mapie, taka trochę... Nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi. Wiesz co, jeśli miałbym dodać coś do dialogów, to najlepiej je robić... A, cień strasznie słaby, dobra, teraz odczytałem. Jeśli chodzi o dialogi, to nie rób je tak na zasadzie, na przykład jak rozmawiam. Przychodzę do ciebie i mówię, żebyś zjadł coś, Robert. Mama, jak się tak? No Robert, nie wal, nie wchodź mi tak bezpardonowo. Kurwa, tak w las po prostu się wpierdolił na... Przepraszam, taka sytuacja, zdenerwowałem się. No wiecie, jak jest coś próbujecie robić i nagle ktoś wam tak bezpardonowo wchodzi i przeszkadza, no. To wracając do dialogów, nie rób tak na zasadzie, jak na przykład rozmawia człowiek z człowiekiem, tylko na zasadzie, jak na przykład tak coś w rodzaju takich oficjalnych komunikatów, jakby na przykład, nie wiem, takich, jak na przykład politycy między sobą wymieniają jakieś kwestie. Właśnie taki dosyć poniekąd takim zabarwionym, lekko oficjalnie tonem. Właśnie w taki sposób najlepiej jest tworzyć dialogi, moim zdaniem. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, oczywiście. Znaczy, politycy, no mówię w oficjalnych pismach, nie taki. Typu, wiesz, jakaś deklaracja wypowiedzenia wojny albo coś takiego. Dobra, to... A, teraz szost miał być. Generalnie, no, masz like. Szost. Pierwsza rzecz, panie Torny, jeśli chodzi o Albanię, to jest dosyć taki temat, przy którym wolałbym się rozpisać, a nie na jakieś tam opowiedzenie w trakcie streama, gdzie na przykład jest ograniczona ilość czasu, bo ty sam masz ograniczone miejsce na odpisywanie, więc nie możesz kiedyś indziej się mnie zapytać gdzieś na Discordzie albo coś takiego. Jest też tu podany serwer, możesz wejść. Dobra, panie Szost, który film mam wybrać? Najnowsze, dobra, wybieramy najnowsze. Generalnie twoje filmy kojarzę, już kiedyś je widziałem. Cieszy mnie to, że doszedłem do momentu, w którym to już nie ja się na kimś wzoruję, tylko ktoś się na mnie wzoruje. To jest dosyć budujące.
Dobra, dalej. Zaraz wezmę już wszystkich, prawie wszystkich, tylko jeszcze muszę obejrzeć. Odnosząc się do tego filmu, co o nim sądzę, no tutaj właśnie dialogi są, widać, że inspirowane również mną. Nie dziwiąc się, można określić, że mi się podobają. Mapa również jest ładna. Naprawdę wygląda nawet lepiej niż moja, muszę tutaj czysto obiektywnie przyznać. Tylko jeśli chodzi o country bowl, to mi się trochę nie podoba ten taki jasny efekt na górze, w tym lewym górnym rogu, tutaj większy, tak, we wszystkich lewym górnym rogu. Myślę, że lepiej by wyglądało bez niego. Nie, być może to jest tylko moja subiektywna opinia i może innym się bardziej podoba, ale jak chcesz, to możesz ją uwzględnić. Ale generalnie ja już widziałem twoje filmy kiedyś i również podobały mi się. No, ten też jest ładny sobie, muszę powiedzieć, że tam mówisz. Znaczy ja się domyślałem, że ty z tą mapą robisz tak, że nakładasz właśnie efekt mapy z uwzględnieniem tych. Jezu, nie wiem, jak ona się nazywa, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ach, skleroza. No zgodnie tam gór, wyżyn, nizin, tak dalej, jezior. Też tak zrobiłem w Ameryce Południowej, ale teraz sobie już odpuściłem. Bo tam przy tym trzeba się wyskalować, tak dalej, znaleźć właściwą. Ale generalnie bardzo ładny film. Zachęcam, polecam tę mapę, zachęcam do oglądania. Dobra, kto miał być następny? Dzień dobry, Warsu. No dobra, skoro idziemy tak. Najpierw World War Adam, potem Kamiński, potem Great Gizion Mapper. Jeśli dobrze przeczytałem, jeśli nie, to poprawcie. Tak, tak tym ciusiusiaczek, Kuby Królika. Dobra, gdzie jest World War Adam? Jaki film mam oglądać? Can speak English, but I think that majority wouldn't understand. Się rozumiem. This one, okay. I can speak English if you want.
Jeśli nie macie problemu, mogę mówić po angielsku. Jeśli ktoś nie rozumie, to będę tłumaczyć, tylko proszę się zgłosić. Alba patrzyła tę mapę, ale chyba tylko muszę translate to English sam. Some sentences. So now I'm just going. Yeah, as you said, this is. Watching mappers. Tymoteusz Potadachowski, please hide your telephone. Dobra, zaczynamy z oglądaniem tego filmu. Ok, let's start watching this video. Powiem ci, że Warlord Adam, jesteś tu? Dobra, skoro jesteś, to powiem ci tak. Daj się zgłoś do mnie na Discordzie, ja ci podeślę jakąś lepszą mapę. Ponieważ to niestety ta nie wygląda zbyt dobrze. W jakim programie montujesz? Ale w sensie, jakim robisz te mapy, na przykład Paint.net, Microsoft Paint, jakiś tam Photoshop i tak dalej. Dzień dobry, Deka. World War Adam, w jakim programie robisz mapy? Microsoft Paint, Paint.net, Photoshop, czy może nie wiem, GIMP? Jak to ci usuwa wiadomości? To napisz jeszcze raz, próbuj.
5 net. Dobra, rozumiem. To się 5 net to... Jeśli pewnie to ja ci potem mogę podesłać mapki, to tam jak się tam jutro się gdzieś do mnie zgłoś, to spróbuję ci coś lepszego dać, ci może jakoś konkretniej powiedzieć, co powinieneś robić. Dobra, to teraz miał być Kamiński. Dobra, ale masz tutaj. Kamiński, czy jesteś tu? Cyberek. Chyba nie ma Kamińskiego. O, jest Kamiński, dobra, już wchodzę. Cyberek. No i jest na. Dobra. Kurde, tylko. Ja umiem rozczytać cyrylicę, ale nie jestem z tym zbyt biegły. Fajny film. Gaspadin komputer. Tej gospodin Kamiński przyglaszać was w film i skusztuje dewry. Россия. Чего хотите? Kurde. Ja nie żeby coś, ale ja nie umiem rosyjskiego. To są czytać cyrylicę, ja umiem czasami. No fajny, czy tak, takie klasyczne, no. Ciężko mi ocenić dialogi, ponieważ nie jest zbyt rozumiem na ruch moment do din. Dobra, teraz Great Gizion, dobra. Kolejka jest Great Kizion, który film miałem oglądać. Już nie pamiętam. Midway, dobra. Pozwolę, że trochę przewinę.
Dobra, niech leci. Wolno mi się ładuje. O, dźwięki są. Teraz będzie inna. Za głośno z tego. Dzień dobry, mokasyn. Pora na mały komentarz. Tak jak poprzednio mówiłem, no wiesz, no, mi czysto osobiście nie podoba się ten taki efekt jasnej poświaty w górnej części bola. Ale no, to generalnie, jak tak często ten system wojen, jak to się wojska poruszały, to całkiem nawet sprawnie, ładnie. Te dialogi tak samo, tu ich wcześniej wspominałem, nie wiem, czy byłeś właśnie, żeby były takie bardziej formalne, oficjalne. Żeby to nie była jakaś taka rozmowa, taka no, nieoficjalna, tylko bardziej miała takie, wiesz co, właśnie, jak mówiłem Państwu, jakieś tam noty tak dalej dyplomatyczne, żeby właśnie miał taki bardziej charakter. Oczywiście nie można przesadzić, ale żeby właśnie takie wyważenie znaleźć. Właśnie jak to Arystoteles mówił o tak zwanym złotym środku, że za bardzo nie może być za bardzo formalne i za bardzo nieformalne. W środku jest właśnie takie bardzo wyważone, które można nazwać właśnie zaletą. Ale no całkiem ładnie. Dobra, kto miał być teraz? Siema. Matrixek. Dzień dobry. Dobry wieczór. No dobra, lej z nich będzie. Zgłosiłeś się teraz akurat. Tu będziesz.
Pozwól, że zobaczę wynik jednego filmu. O kurde, 5,5. Ten film zmierdził. No. Pamiętam to. Bernie Bana ma... Ojej. Muszę zobaczyć te liczby. Bernie Banach ma... O jas. A. Osiem, sześć, pięć, dziewięć. 8659. O. Jeszcze stare filmy. No już kawał czasu minął. Stycznia. 4.10. 8000. No tak, to są filmy, których już... które właśnie możecie tylko zobaczyć na takim... zrzucie ekranu właśnie z innego filmu. Bo ich niestety już nigdzie nie ma, co najwyżej. No, trzeba powiedzieć, że ci, co oglądali, to trochę pamiętają. Ja sam coś tam pamiętam. No tak, wtedy były większe wyświetlenia, no ale... No cóż... Ale przynajmniej mogę się tym pochwalić, że chyba w ciągu jednego dnia wśród operów zdobył najlepszy wynik, ponieważ w momencie utworzenia nowego kanału przybyło mi ponad 1000 subskrypcji. Nie wiem, czy ktoś się spotka kiedyś z takim czymś. Więc to też ma ogromny dopisek sobie do osiągnięć. Tak, miło było wspomnieć ten film. I taki to miałem jeszcze, no, w absolutnej czołówce polskich maperów. No dobra, to dalej. Co się wydarzyło w dwóch pierwszych odcinkach AP? O Jezu. Co tam się wydarzyło? A te miniaturki to mi akurat tutaj obecny przed chwilą Lankon robił, więc chciałbym mu jeszcze raz podziękować. No dobra, to z... No ale to chyba miałem zrobić Torna, bo on już tutaj od dawna się prosił mnie. Napiszę mapę, żeby nie wyszukało. A nie, mi się nie udało. Cholipka. Czy jest tu Torn? Bo nie mogę cię znaleźć. Torn. Zrobimy to inaczej. Piszemy tytuł filmu. Zrobimy teraz wejść. No i jest. Dobra. Dobra, Torn. Teraz musisz mi powiedzieć, który film mam oglądać. O!
Cóż to. Tuwal, dobra, zobaczymy ten. Naprawdę podoba mi się pod względem właśnie tych dialogów. Naprawdę, no, były one takie sformalizowane, jak mówiłem, ale podobały mi się, ciekawie napisane. Też sam graficznie dosyć jest niezły. Mapa, no ja się kiedyś planowałem sobie zrobić takie przybliżenie mapy, ale też nie to odwołałem, ale naprawdę ładnie, podoba mi się. Co bym dodał, to jakbyś zrobił właśnie ten taki efekt cieniowania na granicach lądów, że musisz na jednej warstwie musisz wyciąć właśnie wszelkie obszary wodne, właśnie w paintnecie nałożyć tam efekt jakiegoś błysku i na dolnej warstwie właśnie dać morze i będzie wszystko ładnie widać, ale generalnie bardzo ładnie zrobiony film. Pamiętam właśnie nawiązanie tam rozbicie w niemalże całej Europy było mi właśnie się zjednoczyły Czechy. Ale ładny film. Podoba mi się. No. Warsaw tutaj widzę już się od. Warsaw się już od dawna tutaj. Warsaw też długo się prosił mniej więcej jego zabije, potem Grabara. Próbuję tak mniej więcej chronologicznie, chociaż nie jestem w stanie tego ogarnąć. Dobra, to ustalamy kolejność, bo niedługo trzeba będzie kończyć. To będzie Warsaw, Grabar, MPS i Humayat i koniec. A, widzę właśnie wideomapy. Dobra, który film? Warsaw, jesteś tu? A, dobra, jakikolwiek. No, nie wiem, no. Weźmy na przykład o Jugosławię. Przypadek, no. Nie, HDMI, nie, więc szerami tyle strasznie. O, widzę hymn Jugosławii. Przepraszam, czy słyszę? Ej, Sloveni. Bo sobie no, nie widziałem tej wiadomości, bo tylko później.
widzę inspiracja tym, Danzigiem. Bardzo, tak samo jak lubię filmy Danziga, tutaj też bardzo ładnie. No, wideomapping ładnie zrobiony. No, polecam tego pana. Oglądajcie go. Historyczne filmy zawsze fajne. Samolocik. No, zobaczymy. Gdzie jest ten sam? A, nie, kurde, ślepy jestem. O cholipka, 44 tysiące. Gdzie jest ten samolot? Tego samolotu nie widzę. No. Loch. Hinto w Jeruzalem. Dobra, to lecimy dalej. Grabar. Drunk. Drunk. Znaczy ja tutaj już w scenie przeczytać się określiłem maperów, których ocenię i na tym zakończę. Właśnie było, że Warsaw, Grabar, co tam jeszcze miał być, MPS i Humayet, teraz jest Grabar, więc jest, czy jest tu Grabar? Jeśli jest tu Grabar, to niech mi powie, który film mam wybrać. Najnowszy, dobra. Taka fajna, bardzo fajna, ciekawa atmosfera. Dobra muzyka również. Mapa także mi się podoba. Jak to jeszcze, no nie wiem, to jest. Chociaż właśnie tutaj, jak widziałem na czacie, to można trochę właśnie zmniejszyć szerokość tej tabelki i trochę ją bardziej przesunąć właśnie na bok, żeby zajmowała mniejszą część ekranu. Ale generalnie dosyć ładnie to wygląda. No jeśli chcesz, oczywiście możesz też dodać właśnie te cieniowanie na granicach lądów. Ale generalnie ładny film. Podoba mi się. Andrzej Lekić, if you are still here, the majority of the viewers of this live stream is Polish and some, I don't know which part of them, but they are not enough good in understanding English, so I'm talking Polish. But if you want to ask something, just write it on the chat, and I'm gonna try to translate it. No dobra, to teraz ten MPS, jeśli on tutaj jest.
MPS, gdzie ty jesteś? No, znalazłem. Teraz sobie pozwolę ten film oglądać. Dobra, to znalazłem. Lipgang. Naroby się ucieszył. Jeśli tutaj jesteś, to właśnie czas na małe podsumowanie. Bardzo mi się właśnie podobało to, jak szły wojny. Bardzo szybko, sprawnie, bardzo ładnie. O, jest tutaj cień na granicach. Tutaj to całkiem ładnie wygląda, chociaż ja bym zrobił takie nieco bardziej szczegółowe, jeśli o mnie chodzi. Żeby właśnie mapa miała większą rozdzielczość i można było na niej więcej narysować. No, tabela też tutaj jest dosyć gruba i jakbyś mógł trochę ją właśnie zmniejszyć jej, zmniejszyć jakby ją na ekranie, w sensie, że zajmowała mniejszą część ekranu. Moje zdanie byłoby wtedy znacznie lepiej to wyglądało. Jeśli chodzi o country, wolę. To taki cień jest bardzo, taki bardzo czarny, ten pod bolem. I najlepiej jakbyś też oczy robił ręcznie. Nie za pomocą jakichś takich...
Dobra, już jestem, przepraszam, musiałem na chwilę coś załatwić. Dobra, kontynuując, MPS jest całkiem ładny, tylko właśnie trochę, właśnie co wcześniej mówiłem, nie wiem czy słyszałeś w dialogach, właśnie taki trochę większy formalizm. To moim zdaniem tak dodaje trochę taką nutkę realizmu i taką fajną właśnie atmosferę do wyglądania, jeśli wiesz o co mi chodzi, ale oczywiście do twojej własnej oceny. Dobra, teraz szybko jeszcze Humayat i kończymy, bo już naprawdę muszę kończyć. Co było w dwóch pierwszych odcinkach AP? Czekaj, ja muszę sobie to przypomnieć. Ja tam była chyba wojna polsko-ukraińska. No była wojna polsko-ukraińska w pierwszym odcinku. Co tam jeszcze było? Więc nie pamiętam. Pamiętam, że w drugim również, tak wiem, najnowszy. W drugim odcinku była wojna fińsko-rosyjska. W Rosji działy się jakieś tam różne wojny domowe, zewnętrzne, wszystko. Przecież ja nie wiedziałem, że to jesteś ty, to jak miałem dosubować. Dobra, przechodzimy do oglądania. Dobry, Dawid. Nie spodziewałem się ciebie tutaj. No dobra. Teraz zobaczmy film. Muszę przyznać, że to jest, nie jest to jakieś takie bardzo wyregulowane, ale wygląda dosyć schludnie, ładnie, więc to na plus. No właśnie to ciekawa scena z tymi rozmawiającymi bólami, to mi się tak podobało. Ale właśnie dialogi, właśnie po raz kolejny będę powtarzał, żeby dodać taką nutkę jakby właśnie takiego formalizmu. O, z centrum stawia Dawid. Właśnie nie tylko takiego realizmu, jakby takiej nieco poważniejszej atmosfery. Nie właśnie jak tutaj z tymi trzema wykrzyknikami, tylko właśnie takie jakieś poważne takie zapowiedzi. Oczywiście czasami można czasami przesadzać, może coś tam włożyć, ale żeby właśnie głównie dominowały takie jakieś poważne, nie wiem, monologi, dialogi. Oczywiście jak to woli, no to jest taka moja subiektywna opinia, to możesz uwzględnić. No dosyć, no generalnie to dosyć film ciekawy. I jakby taka też taka rada, tam wszyscy, co się mnie wcześniej pytali, właśnie żeby tam wydarzenia nie szły tak od razu, że nagle wielka wojna, wielka koalicja, tylko tak stopniowo.
No dobra. Jeśli jakieś pytania ktoś coś miał, to proszę pytać na Discordzie. Pod filmem jest link do mojego serwera, tam można mnie znaleźć. A ja teraz będę się z wami musiał pożegnać. Ponieważ jest dosyć późna pora. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. No i życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia.